W ostatnich dniach Kościół dawał nam do modlitwy, do rozważania te wielkie antyfony adwentowe, tak zwane o antyfony, ponieważ wszystkie zaczynają się od tego wykrzyknika. Te antyfony 7 w ich liczbie, tak jak dotarły do nas, tak jak są używane dzisiaj w liturgii, te antyfony, które dają akrostychicznie odczytane, więc pierwsza litera i czytane od tyłu. Ostatnia antyfona to był o Emanuelu, czyli E. Wcześniej była o Rex, czyli R. Jeszcze wcześniej o Oriens, a więc Ero. I tak do tyłu, dając dwa słowa łacińskie, Ero Cras. To znaczy tyle, co będę, przyjdę wkrótce, niebawem, a nawet można powiedzieć przyjdę jutro. To jest 7 antyfon, którym Kościół się modli od 17 do 23 grudnia. Ale w historii było więcej tych antyfon, różne. Do nas przetrwały te 7, którymi się też modlimy, ale do dzisiaj w niektórych kościołach jest dodawana jeszcze antyfona, która właściwie jest używana 16 grudnia. Antyfona to Dziewicy Maryi. Antyfona, która brzmi: o dziewico nad dziewicami, jakże się to stanie? Żadna inna kobieta nie była podobna do Ciebie, a nie będzie podobna w przyszłości. O córki jerozolimskie, dlaczego się zdumiewacie? To, co widzicie, jest tajemnicą Bożą. Znowu dając tą antyfonę na sam początek tego akrostychu, wyszłoby vero cras, czyli prawdziwe jutro. I Maryja jest tą dziewicą, tą, która zapowiada to prawdziwe jutro. Jutro to jest dzień Bożego Narodzenia, przyjście Chrystusa. Jest też taka piękna rzecz, o której pisze święty Roman Melodos w swoim Kontakione na temat zwiastowania, gdzie patrząc na Maryję rozważa, co się w niej dzieje. To jest wstęp zaledwie, ale bardzo piękny. Takie słowo: zdumienie ogarnęło Józefa, gdy zobaczył to, co nadprzyrodzone, i spostrzegł w duchu strumienie deszczu na runie Twojej ciąży bez współżycia Boga Rodzico. Krzew ciernisty, nienaruszony przez ogień, rozkwitą laskę Aarona. I dając świadectwo, zawołał Twój oblubieniec i stróż do kapłanów. Dziewica porodziła i dziewicą po porodzeniu została. To jest ten refren, który się będzie powtarzał po każdej zwrotce, jak w kontakionach. Dziewica poczęła i po porodzeniu została. To, co Kościół wyznaje jako wiarę, że Maryja była dziewicą przed, w czasie i po porodzeniu Jezusa. Ale to słowo Romana daje to zdumienie, oddaje to zdumienie, którym był wypełniony Józef, patrząc na Maryję. Patrzył na nią, ale patrzył przez pryzmat, tak to Roman postrzega, przez pryzmat Starego Testamentu, że w niej się wypełnia to, o czym Stary Testament już wcześniej mówił. On tu daje te 3 znaki starotestamentalne, czyli runo Gedeona, krzew ciernisty, który nosi Pana i się nie spala, oraz rozkwitłą laskę Aarona. Te 3 rzeczywistości, czy 3 zapowiedzi, czy obietnice. Z piękną rzeczą, że powiedzmy ten nurt jest bardzo piękny, żywy w tej tradycji polskiej, ponieważ godzinki, które są tą modlitwą typowo naszą, typowo polską, ludową, piękną. Ja pamiętam mojego dziadka, który codziennie jako pierwszą rzecz, prosty człowiek, odśpiewywał godzinki. Wstawał, zanim jeszcze ktokolwiek oczy otworzył, krzątał się po kuchni, przygotowywał już coś na
na dzień, który się rozpoczynał, i śpiewał godzinki. Tam jest mnóstwo tych symboli starotestamentalnych. Warto może wziąć, przesłuchać, prześpiewać też w tym kluczu te godzinki. Tutaj Roman mówi o tych trzech rzeczywistościach. Runo Gedeona, krzew ciernisty i rozkwitła laska Arona. Ten krzew ciernisty już występował w tych antyfonach. To jest ten krzew, który nosi Pana i się nie spala. Tak śpiewamy o Maryi. Tyś jest krzakiem gorejącym Mojżesza, który nosi Pana i się nie spala. To jest ten symbol Maryi, symbol jej człowieczeństwa, że to słabe człowieczeństwo, to co nie jest, bo my jako ludzie bardziej nie jesteśmy niż jesteśmy. Bóg mówi o sobie: jestem, który jestem. Człowiek, święci mówili o sobie: jestem, który nie jestem. Jestem tylko dlatego, że Bóg mnie chciał. Jestem o tyle, o ile mam w sobie życie Boże. To jest to moje istnienie. I ten krzew jest czymś słabym, czymś bardzo nikłym. To, co rabini mówili, ale dlaczego Pan Bóg wybrał krzew ciernisty na to, żeby on nosił obecność Pana, Jego świętą Szekina w momencie, kiedy się objawia Mojżeszowi. I odpowiedź jest prosta: bo nie było gorszego krzewu, bo nie było już większego badziewia, nie było już nic gorszego niż jej ten krzew. Bo im bardziej ten nośnik jest słaby, tym bardziej objawia się to, co nosi Pan Bóg. To jest też odniesienie do mojego życia, że czasem wydaje mi się, jak ja, taki człowiek słaby, prymitywny, grzeszny, a Bóg się chce mną posługiwać do życia, do chwalenia Jego, do przepowiadania. Wczoraj natrafiłem na słowo o świętym Tomaszu z Akwinu, gdzie autor mówił, że Tomasz miał taką pamięć, tak zostało to zapisane o nim, że miał taką pamięć, że jeśli raz coś przeczytał, pozostało to w nim do końca życia. Cokolwiek przeczytał. Dlatego jak papież go potem poprosił o to, żeby zrobił tak zwaną złotą legendę, złoty łańcuch, Catena Aurea, czyli do każdego wersetu Ewangelii pisał cytaty z ojców Kościoła, to nie potrzebował komputera. Siadł i napisał wszystko to, co w ciągu życia przeczytał. Mógł to odtworzyć. Genialna rzecz. Genialny dar dla Kościoła. Patrzę na siebie. Ja mam dar zapominania tego, co się nauczyłem, co przeczytałem. Że to jest dar, który mi Pan Bóg chyba dał w obfitości i go wykorzystuję też maksymalnie. Dar zapominania. Pan Bóg mógł mnie stworzyć innym, mógł stworzyć innych prezbiterów innymi, mogliby się na mózgi bić z innymi. Ile jest tych prostych księży w przepowiadaniu, ilu świeckich, którzy idą i przepowiadają Ewangelię od drzwi do drzwi, z całą swoją kruchością, z całą swoją biedą, mówiąc jedynie o swoim doświadczeniu Boga i dając szczyptę kerygmatu. Bóg się tym posługuje. To jest ten krzew ciernisty, który nosi Pana i się nie spala. Dalej ta rozkwitła laska Aarona, czyli to wydarzenie z Księgi Liczb, kiedy kapłaństwo Aarona jest podważane przez innych, przez Koracha, jego bandę. Mówi: ale dlaczego tylko on? My też jesteśmy równie dobrzy, równie święci. Kwestionują powołanie, które ma Aaron. I wówczas Mojżesz każe z każdego pokolenia tą różdżkę, laskę, która była symbolem przewodniczenia temu pokoleniu, jak takim berłem pasterskim, że kazał włożyć do Arki Przymierza, na drugi dzień podpisać też te arki, te różdżki, żeby nie było kłopotu z identyfikacją, i włożyli te różdżki do arki. Na drugi dzień sucha laska Aarona zakwitła, przynosząc kwiaty migdałowe. To był symbol wybrania. Dla ojców Kościoła, dla Romana, to jest ten symbol, że ta
różdżka bez soków, bez wilgoci, bez niczego mogła wydać kwiat. To jest niemożliwe. Nie, to jest wbrew naturze. Z tego wyschniętego pnia wyrosło nowe drzewo, wyrosły kwiaty. To jest też takie słowo odnoszące do Nazaretu. To już jest to uprzedniość i wskazanie na Chrystusa, bo Jezus był nazywany Nazirejczykiem. Jednym z prób tłumaczenia tego, skąd jest Nazarejczyk, to jest ten, który był z Nazaretu. Owszem, też to jest ta różdżka, ale też i Nezer znaczy tyle, co kwiat. I Chrystus był tym kwiatem, który wyrósł z Maryi. Tym był tym kwiatem, który ojcowie mówią, był kwiatem, jednocześnie owocem. Nie tylko do tego, żeby się nasycić pięknem, ale też, żeby się nim pożywić, żeby otrzymać życie pochodzące od Niego. I to jest znowu symbol Maryi, że ona jest tą różdżką, która dlatego sucha, dlatego, że nie nawodniona, nie użyźniona nasieniem męża, nasieniem ludzkim. Nie z człowieka poczęło się to, co w niej było tym owocem, jakim jest Jezus Chrystus. To, co dzisiaj widzimy w Ewangelii zwiastowania, to, co się dokonuje, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Bóg to uczyni. To już była zapowiedź, która jest w Starym Testamencie. I z kolei trzecia rzeczywistość to jest to runo Gedeona. I znowu to jest słowo, które było, czy obraz, który ojcowie bardzo kochali. Pozwólcie, że przeczytam wam taki urywek, który bardzo pięknie to pokazuje. To jest fragment modlitwy, przepięknej modlitwy harfa Etiopii, harfa Boża, modlitwa etiopska, bardzo starożytna. To są modlitwy, które są jak nasze godzinki, są tylko tam my mamy godzinkę, to były, można powiedzieć, dniówki, bo w każdy dzień jest taka dłuższa modlitwa, którą się odmawia do Maryi. I na niedzielę jest takie słowo: runo Gedeona jest podobne do dziewicy, albowiem znalezione jest roszone przez opady rosy, podczas gdy cała ziemia była całkowicie sucha. Podobnie jak dziewica przyjęła rosę błogosławieństwa, która zeszła z łona Ojca Niebieskiego, podczas gdy wszystkie kobiety pozostały nietknięte przez tę rosę, gdyż nie były jej godne. Czyli po raz pierwszy, że jest ta rosa, że runo staje się nawodnione, podczas gdy ziemia naokoło jest sucha, i to jest ten symbol błogosławieństwa, tej owocności. Maryja przyjmuje całą tą rosę, to błogosławieństwo na siebie. Inne kobiety nie były tego godne, nie doświadczyły tego cudu. Ona jest tą jedyną, która jest nawodniona z góry. Ma to życie, woda znaczy też życie, które jest od Pana Boga, jako znak miłości Pana Boga. Ale Gedeon prosi o następny znak, odwrotny, i znowu mówi o tym harfa Maryi. I znowu znaleziono runo suchym, podczas gdy cała ziemia zroszona była przez opady rosy. Podobnie jak dziewicy, nie tknęła żadna kropla nasienia, podczas gdy wszystkie kobiety poczęły dzięki kroplom nasienia, jak to ma być. Ale dziewica nie ma żadnego udziału z nimi w ładzie natury. Inne było jej poczęcie i inne było jej zrodzenie. To jest ta dzisiejsza Ewangelia, to jest to, co zapowiada też pierwsze czytanie, ta inność, nowość domu Dawidowego, ten inny dom, wypełnienie tego słowa w Maryi, córce Dawida. I jej, ona jest tą kobietą Dawida, córką Dawida, i ona poczyna inaczej, aniżeli wszystkie inne dziewice, inaczej, aniżeli to jest w naturze. To o tym się dzisiaj dowiaduje i na tą propozycję Pana Boga odpowiada całym swoim życiem, całym swoim istnieniem, całą swoją otwartością. I Bóg w niej może działać cuda, jak zrobił te cuda w przypadku Gedeona, jak zrobił ten cud w przypadku krzewu ognistego, jak zrobił też w przypadku tej różdżki aaronowej. Cud, na który się otworzyła Maryja. Nasze życie jest też pełne cudów.
O ile my się otworzymy, o ile otworzymy nasze oczy, będziemy mogli widzieć te cuda wokół nas, ten cud, jakim jesteśmy my sami, że my również jesteśmy tymi, którzy mogą nosić Pana. Jesteśmy tymi Chrystoforami, noszącymi Chrystusa, jak Maryja. Dzisiaj jest niedziela, idziemy do kościoła, idziemy na Eucharystię, przyjmujemy Chrystusa jak Maryja, dokładnie to samo. Jesteśmy wybrani spośród miliardów ludzi, żeby nosić Chrystusa, przyjąć Go do naszego wnętrza i Go nosić jak Maryja. Powtórzyć to jutro, w pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. Możemy być tymi, którzy przeżywają w całej obfitości tą dzisiejszą Ewangelię. Zwiastowanie nie jest tylko do Maryi. Zwiastowanie jest również dla mnie, dla tego człowieka słabego, jak mówiła jedna z tych antyfon, antyfon wielkich, tego, który został utworzony z prochu ziemi, z mułu ziemi, a jednocześnie wielkość tego człowieka, małość, kruchość i fizyczna, i całościowo, a jednocześnie jego wielkość. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Verokras, prawdziwe jutro. Erokras, Bóg przyjdzie. Przyjdzie niebawem. Przyjdzie na pewno. Ostatnie wołanie Adwentu. Obyś rozdarł niebiosa. Obyś wstąpił. Maranata.